Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną rundkę Speedruna 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Ranking aktualny 2291. Przypominam, że startowałem z rankingu 1000. Skoczek F3 w pierwszym posunięciu zagrał przeciwnik. Zagrajmy pionkiem centralnym, spróbujmy wyprowadzić figury w postaci, znaczy nie w postaci, tylko w momencie, gdy wyprowadzę pionki do centrum, ale widzę, że już jest zagrany ruch D4. Ale mimo wszystko, może zagramy gambit hetmański kolorem czarnym, co jest trudniejsze, bo jest tempo mniej, ale jak widać, wszystko póki co działa normalnie. Wyprowadzamy sobie normalnie skoczki. Oczywiście przeciwnik też będzie mógł zbić, przepraszam, zagrać C4, nie zbić. Goniec G4 z opcją zbicia skoczka, gdyż ustawię za chwilę pionka na E6. Strategicznie będzie to wyglądało ok. Zastanawiam się teraz nad C4. Może to być za szybkie. Tak, to będzie zdecydowanie za szybkie. Zagramy sobie E6. Posunięcie B3. Ok. W takim razie chyba szykuje się nam bicie na D4. To jest taki typowy motyw też z gambitu hetmańskiego. Jeżeli odbija, jeżeli zagrywa przeciwnik B3, no to oczywiście zbijamy. To się dobrze tutaj kalkuluje. No i teraz uwaga. Trzeba się zastanowić, czy nie goniec D6, czy nie goniec E7. Znaczy, goniec D6 sobie tak patrzę. W tym układzie dlatego, żeby hetmanem D7 z tempem zagrać. Dobra, zagrajmy goniec D6. Niech sobie goniec patrzy w tę stronę. Poza tym tu bicie, bicie, szach, król, hetman, skoczek. Nie ma mata. Zakończyć rozwój trzeba i teraz będziemy kombinować. Dobrze, jest taki ruch. Tutaj odbicie pionkiem. Ja myślę, że wieża C8. Tak, żeby figura wyszła sobie do gry. I teraz można pomyśleć nad ruchem na przykład skoczek B4. Uważam, że jest to ciekawy ruch, bo atakuję tutaj i grożę wejściem tu. Jeżeli zagram tak, skoczek zagra tu, ja zbiję, on tu, ja wrócę, on mi tu. Hetman B6. Tu się trzeba obawiać bicia, ewentualnie bicia na F6. Tak, tak, może tak w ogóle. A3 dostanę. Chwila. Może posunięcie hetman A5 z atakiem na pionka. O, wydaje mi się, że tak. Można zmienić koncepcję gry. Aj, poczekajcie. Za szybko zagrałem, bo jest bicie na F6. Ale dobra, tragedii nie ma, dlatego że jak on zbije tu, ja zbiję pionkiem, on zbije mi tego, odbije hetmanem i te pionki będą w formacji schowane, więc to nie będzie takie złe. B4 będzie się szykowało i C5 będzie się szykowało. Ok, pozwólmy mu na B4. Raczej tak zagra, to jest więcej niż pewne. Mam taki ruch i od razu atakuję pionka. Tutaj jak on odejdzie wieżą, on tak, ja tak. Zaryzykujmy. Dlaczego nie? Zawsze jeszcze mam opcję wieża na D8, na B5 trzeba uważać, wieża pilnuje. Zrobiło się ostro, bo jeżeli tak, to w sumie ja mogę zagrać tak, on mi może zbić gońca, ja mu zbiję skoczka i wszystko pięknie gra. Okej, ale poczekajcie, skoczek C3, czy po wieża H5 nie mam już wygranej pozycji? Skoczek broni. Chodzi o to, że teraz... Aha. Skoczek F3. Dobra. Mam pionka więcej i go atakuję. Oczywiście mata nie ma, bo jak tu to zbija król i tam nie wjeżdżam, bo skoczek jednak jest. Zastanawiam się, czy wieża D8 nie zagrać od razu na hetmana. Hetman E2. Nie no, chyba tak. Wieża D8 można. Niech tak figura sobie już gra. No tak, to wygląda bardzo dobrze, słuchajcie, to wygląda mega bardzo dobrze. Hetman odejdzie i trzeba uważać na taki ruch jak B5, więc może kulturalne odejście hetmanem na B8. Tylko teraz tak, no właśnie, bo tam trzeba będzie go jakoś tego skoczka, a może tak w ogóle bardzo ostro, nie, bo skoczek tutaj wisi tu. Nie ma może co za bardzo kombinować, tak się zastanawiam, czy nie ma co kombinować. Tam nie ma mata. Aż się prosi, żeby...
Nie, no dobra. Zagramy Hetman B8. Odchodzę tutaj z tej groźby, bo na razie tutaj spokojnie mogę sobie wyczekać w tej sytuacji. Jak widać, groźnie to wygląda. Znaczy tak, na pewno białe, przepraszam, czarne osiągnęły tu sukces. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości ku temu. Tylko kwestia, jak to wykończyć. W ogóle z kim ja gram? Wyspy Kanaryjskie. Wow. Chyba pierwszy raz w życiu gram z kimś z Wysp Kanaryjskich. Wieża D1. Tak myślałem też, że takie ruchy istnieją. Wymienimy to szybciutko i kombinuję z zagraniem G5. Teraz tak, skoczek odejdzie tutaj, będę groził biciem i tam mat. G5. Od razu mam też lufcik dla króla przy okazji, chociaż tutaj nie muszę się niczym martwić, absolutnie. Jeszcze, ale G4 już jest mega groźne. Czasami jest takie odejście fajne gońcem, gdzie jest szach i atakuje gdzieś jakąś figurę, lecz w tym wypadku to nie działa. Pionkiem trzeba się zadowolić. G4 grozi, już będą, no tak, będą już opcje matowe. W ogóle zobaczcie, jak niestandardowo stoi wieża. Jak to się ciekawie ułożyło w tym wypadku. Skoczek B5, no właśnie, tak jak mówiłem, ten ruch może być zagrany też wcześniej. Aha, chodzi o to, że weźmie mi tutaj skoczek broni. Czekajcie, jak zagram tu, on mi weźmie, ja zbiję. I jak on zbije, to ja gram tu. On zbije. Tak. I on ucieka tu. Tu. Moment. Ale ja mam lepszy ruch, chyba. Bo jeszcze tak mogę dać szacha. On odejdzie. I tak. Albo najpierw zbić. Chwila. Tu. Szach, on się może zasłonić, ale liczenia jest. A to wtedy ja tutaj i odbiłem figurę. Dobra. G4. Zmiana koncepcji. Jeżeli tak, to tak. Król odchodzi. Tu i są kolejne groźby. Szach. Szach od wieży, oczywiście. To mógł przeoczyć mój przeciwnik, tak zakładam. I odbiję gońcem tutaj. W ogóle goniec też będzie świetnie kontrolował króla, będzie go świetnie zabezpieczał przy okazji, a dalej grozimy niebezpiecznymi atakami. Hetman na E2 blokuje ucieczkę królowi. Wygląda dobrze. Znaczy to raz, że wygląda, a dwa, że jest pewnie skuteczne. No bo teraz jak on zagra na przykład tak. A, to też jest taka możliwość. Ja zbiję, on tutaj. A, tego nie przewidziałem. Wieża tu. Ups, tego nie przewidziałem. To znaczy. Ha, to są jeszcze ciekawsze rzeczy. Tutaj. No i co, hetman musi iść tu, żeby bronić skoczka. Jednak nie odszedł. Dobra, tak, zbijamy. No i jest groźba Hetman H2, atak na skoczka, więc tutaj już powinniśmy sobie spokojnie z tym poradzić. Ewentualnie zasłona na D6, no to no właśnie, zbijam tutaj i zdobywam po prostu materiał. Nie? Tak czy nie? Tutaj? Tutaj jest atak na wieżę i na gońca. To gram tak. Nie, no tak, no muszę zdobyć materiał. Muszę zbić skoczka. Nie można za bardzo kombinować w ten sposób. Zdobywam po prostu figurę, więc trzeba ją wziąć i nie kombinować za dużo. Wieża H6. Ładna obrona. Od razu na G6 jest przy okazji. Mata dać nie trzeba. Nie jest to konieczne, gdy mamy już figurę więcej. No teraz oczywiście to jest kwestia techniki. Moim następnym ruchem jest. Aha, nie mogę tutaj, bo dostanę plombę na F7. No dobra, figura wzięta, trzeba się z tego cieszyć. Może jakoś skoczka przestawić tędy. Czy on w ogóle B5 może zagrać? Tak. No może, w sumie moja wieża nie będzie grała na ten moment.
Na te piątki chyba nie będą aż tak groźne. No właśnie, staram się tutaj patrzeć na szeroką perspektywę, co tutaj przeciwnik może zrobić przede wszystkim. Bo już mając przewagę materialną, no takie myślenie w głowie musi się pojawić, a nie maksymalny atak, tylko to, co on może uczynić. No właśnie, jest B5. No i teraz jakbym na przykład zagrał tu, obroniłbym pionka, ale skoczek mój nie będzie w ogóle aktywny. Skoczek E5. Pozwolę sobie na odbicie tego pionka. Hetman zagrał od razu tutaj, ciekawe. No dobra, to tak. Oczywiście bronię. No dobra, nie chciał w ten sposób. No tutaj nie może, bo dostanie tak. Skoczek C4, wszystko działa, bo to się dobrze broni. Jeszcze mogę hetmanem coś do tego poczęstować. Okej, okay, no tak, to trzeba uważać zawsze na takie ruchy. Myślę, że po prostu hetmana trochę wyżej wysunę. Nie, nie mogę, bo tak dostanę. A no właśnie. Może jednak tutaj. Może jednak tutaj. Takiego ruchu nie ma, bo hetman broni. Będzie musiał bronić, a moim planem jest zagranie wieża G4. I złapanie hetmana, prawie, bo on musi tam uciekać. Ale troszkę się uswobodzę chyba. A, zagrał tak, dobra. To chyba mi pozwolił na wiele rzeczy. Koniec E7. Tu już gońcem kontroluje wszystko bardzo dobrze. Skoczek nie ma dobrych zagrań. Teraz myślę, że nawet... skoczek też nie może nigdzie uciec. No ale on też nie ma gry. To jest ważne. Skoczek już mi nie zagraża w moim obozie, więc przestawię hetmana. No dokładnie, jest hetman w takim razie na C7. Mogę hetmanem na C7. Troszeczkę wyżej, na spokojnie. Chociaż też F6 można było pewnie zagrać. Wzmocnić skoczka. Ale to może nie mieć znaczenia. Takiego ogromnego. No nie da się super perfekcyjnie grać w szachy. Na najwyższym poziomie. No nie ma takiej opcji. I to też właśnie bywa często tak, że na przykład jak mamy wygraną pozycję, to my nie musimy grać naprawdę super perfekcyjnie albo dążyć do tej perfekcji. Nie ma to znaczenia. Takiego ogromnego. Tak uważam. Bo czy ja dam mata w 10 ruchach, czy w 28, to też nie ma znaczenia, jeżeli ten mat już jest. Albo widzimy drogę do tego mata. Lub też... Okej, wieża tutaj. Nawet H5 wchodzi mi po głowie. Bo w zasadzie ja tutaj... Aha, mogę dać szacha i odejść skoczkiem. Tak zrobimy. Szach. Ten skoczek może odejść. Myślę, że... Tutaj. Aha, wieża wejdzie na D7. To co, F6 kulturalnie, bo on nie może wejść wieżą. F6. Niech będzie po prostu F6. No i tyle. On nie ma dobrych opcji wieżą. Hetman ze skoczkiem stoją w miejscu. Figurka więcej. No i w takich sytuacjach to też właśnie trzeba zachować spokój. Zagrać względnie, poprawnie i to się powinno już wszystko samo ułożyć. Tak myślałem, że tutaj zagra. I teraz H5 tutaj. Hetman wchodzi, król, wieża, król, hetman i tam coś będzie. No pewnie, że coś będzie. No, lecimy. A tego ruchu nie przewidziałem w sumie. Więc będę musiał chyba wrócić do obrony. Dlaczego ja takiego ruchu nie zauważyłem? Ojej, moi drodzy, zobaczcie, jaki ja jestem w ogóle kaczałap. Biję tutaj, on bije i ja skoczek D3. Dlaczego ja tego wcześniej nie zauważyłem? To stało już, nie? Wcześniej to już stało. Dopiero teraz dostrzegłem tę możliwość.
No teraz to już rozwiązuje wszystkie problemy. 2298. Szukamy sobie nowego przeciwnika. No i teraz będzie ważna partia, bo jest opcja wejścia na ranking 2300. Jeszcze raz poszukamy. Tutaj proszę o chwilę cierpliwości, zanim znajdę przeciwnika. Jestem też ciekawy, czy co Wam daje speedrun. Znaczy ja wiem, co daje oczywiście, ale będzie miło, jak napiszecie w komentarzu, co dzięki speedrunom udało Wam się osiągnąć. Czy podwyższyć ranking, czy wzmocnić jakiś element gry, taktykę, czy zrozumienie bardziej pozycji, jakiegoś debiutu. Dajcie znać, będzie to bardzo miłe, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu w filmie oczywiście. Kulturalnie sobie czekamy na przeciwnika. Szukam tego mojego przeciwnika, na pewno szukam go z zakresu mojego rankingu i więcej. Więc znalezienie kogoś o podobnym rankingu rano będzie trudne. Choć na czeskomie gra bardzo dużo ludzi. Dobra, mamy 2350, proszę bardzo, jedziemy. Proszę tylko, żebyś wykonał ruch, mój drogi przyjacielu. 12 tysięcy partii rozegrał gość. Świetnie. Bardzo się z tego cieszę. E4, E5. Skoczek, skoczek. Skoczek F3, skoczek C6. Koniec C4. No i skoczek na F6. Jak najbardziej zapraszam go do ataku smażonej wątróbki. Nie skorzystał, więc zagramy sobie goniec na E7. I będę chciał zakończyć rozwój kulturalną roszadą. Tak, jest tutaj opcja zagrania D4. Ja już mam roszadę, za chwilę chcę zagrać D5, grać sobie w sposób... chociaż może tak na spokojnie. I skoczek i goniec tędy. Może tak, może bardziej zachowawczo w sumie. D6 z obroną E5 i zagram sobie za chwilę tutaj. I spróbuję... Oj! W sumie nie wiem, czy błędu nie popełniłem. Nie, chyba nie, bo chodzi o to, że jak tutaj, jak mi zaatakuje, to ja bronię. Jak hetman tutaj, ja jeszcze mam skoczek na D8. Dobra, tu się wszystko zgadza, bo już się troszkę wystraszyłem, ale nie, to nie może tak być, że to jest tak prosto zdobyć tutaj pionki. No nie jest tak prosto. Hetman D7. Nie wiem, czy to jest do końca dobry ruch, ale sobie go zagram. No, kusi mnie, żeby zagrać teraz D5. No tak się chyba chce w ogóle zagrać. Nie wiem, wieża D8 jeszcze wrzucę. I teraz D5 zaproponuję. Chociaż prawdopodobnie trzeba było to zrobić wcześniej. Hetman B3 z atakiem tutaj. No tak. Tu. Okej, zagrajmy w ten sposób. Oj! A nie, tak nie może na szczęście. Uff, przecież goniec patrzy na hetmana. Już się wystraszyłem, że będę miał tutaj wieczne związanie. Ale tak się jednak nie dzieje. No wybił. Taki ruch grozi. Co on się chyba zdecyduje na bicie, tak mi się wydaje. Też się koncepcja gry trochę może zmienić, ale odbijemy sobie to pionkiem i spróbujemy atakować skrzydełko królewskie. Okej, ale co, to tak nie mogę go zmusić do wymiany? A co by było, jakbym zagrał od razu tak? Czy on tam coś mi może zrobić? Nie wiem. Zagram tak. Chcę wejść tu. Chcę zaatakować E2 na D3. Chcę zaatakować. Tyle. Gramy swoje. Plus jest takie teraz, że goniec fajnie pilnuje pola G5. Nie mam go ustawionego na C5, tak jak w typowej partii włoskiej. Okej. Okay. Takiego ruchu nie chcę zagrywać, bo on mi zbije.
A zagramy sobie skoczkiem od razu. Bo już są opcje wejścia na e2 i na przykład wybicie gońca. Chociaż teraz jest opcja bicia, zagrania tu i zbicia tu. Chociaż nie wiem, czy mi się ten skoczek tu nie zaplącze. Ale pewnie będę mógł wrócić i wrócić tędy. No ale on musi uważać oczywiście na to. W ogóle mam opcję bicia też na d3 w tym momencie. Coś ciekawe. I on to musi dostrzec. I zastanawiam się, czy on osiągnął w tej pozycji jakiś progres. Znaczy w debiucie mam na myśli. Skorpion 2017. No dobra, mogę teraz zbić tu i on sobie te pionki tak zdwoi. Czy one będą groźne? A, słuchajcie, bicie, bicie. Idę po mata. Czy on tu bobola nie strzelił? Chcę dać prostego mata. Bo jak on tutaj, to ja tu. On oczywiście jeszcze może zagrać skoczkiem. A, może też wybić. No tak, zapomniałem o tym. Chwila, no tak, zapomniałem. Czy ja mam zbić tym? Chyba tak. Bo wejście skoczkiem jest na e5. Hetmanem od razu atakuje tutaj. A nie, może hetmanem. Potem f5. Może też być ciekawe. Bo jak mi zaatakuje skoczka, to ja tak i tak. Dobra, biję hetmanem. Nie psuję sobie struktury. Póki co, a z tempem atakuje pionka. Ojej, już myślałem, że w ogóle tam faktycznie wygrywam szybko, ale jednak nie. Na c5 trzeba uważać, bo f5 chodzi mi po głowie. Może tak i tak. Nie no, dobra. Nie no, dobra. Król h8, profilaktyka. To się też przyda do g5 na przykład. Ale f5 chcę zagrać. Oczywiście jakiś g3 pewnie istnieje, to sobie ucieknę hetmanem. No dokładnie, zagram sobie tak. On może tak zagrać pewnie, atakując mi pionka. Tak też uczynił, ale mam wieżę c8 na spokojnie. Mogę sobie tak zagrać. Mogę po prostu obronić pionka. Nic się nie dzieje, przeskoczę skoczkiem jak będzie trzeba. Bo jak zagra tak, to skoczek d7 ma świetną placówkę. Będzie chciał zagrać tutaj, dobra. Hop. Jeżeli zbiję, to mam takie zagranie. G3 tutaj. Nie no, G3 to bicie. Rozstroję mu trochę te figury. Okej. Pytanie, czy G6 mam? Czy ja muszę grać G6? Raczej muszę. Bo jak zagra tak, to ja zbiję pionkiem, otworzy się linia, a jeszcze będę miał ruch E4 w zanadrzu. Bo hetman chętnie pewnie by wrócił na 4. No właśnie, on mógł mi zbić, ja zbić i on mógłby wrócić hetmanem. Ale wydaje mi się, że dalej jest pozycja całkiem okej. To jest na razie takie posunięcie G6 na wzmocnienie pozycji. O, wybił, wybił, super. Czy ja czegoś nie dostrzegam? Taki ruch nie mogę, bo tu trzeba mieć to z tyłu głowy. Król H8 się bardzo dobrze zachował, uważam. Wieża G8 będzie wyglądało świetnie. Od razu wieża G8, bez zastanowienia. Tak myślałem, że G3 nastąpi. Czy E4 zagrać? E4, król zejdzie tutaj, tutaj, tutaj. Tak już patrzę troszeczkę. Nie no, ale chyba E4. Może tak i będzie grozić ruch E4. Dobra, zagramy sobie w ten sposób. Hetman G4. Teraz E4 grozi. Aha, E4 to tutaj. A nawet już może zagrać tutaj, jak widać. Ale chyba F4. Skoczek nie może nigdzie ruszyć. F4 niech będzie. Oczywiście, tutaj tak atakuje na G3, ale to nie jest takie mocno groźne. No właśnie, bo to jest takie tylko lekkie podważenie. Ale zobaczcie, F3 on się osłabił sam. On się sam osłabił. Pytanie, czy ja tak mogę zagrać? Chyba tak. Chodzi o to, że grożę wzięciem skoczka i grożę wzięciem na G3. On chyba nie ma obrony przed tymi dwoma groźbami.
Dwiema? Dwoma? No tak, język polski. Tutaj jest obrona, ok. I chyba nie pozostaje mi nic fajniejszego, jak zbicie na G3. Pionek zdobyty z atakiem. Jeszcze tam jest opcja. Ewentualnie jak król zagra tu, to mam koniec H4. No zasłonić się raczej musi. Bez dwóch zdań. Pytanie, czy teraz nie tak odciąć królowi drogę, czy zagrać tak, tak, tak. Dobra, tak zagramy najpierw. Tutaj oczywiście na pionka muszę uważać. Sprytnie można też tak zagrać, jak on zbije, to goniec H4. Tutaj on pójdzie tu. Szach, czy to nie będzie zbyt na hura? Bardzo możliwe. Tutaj to w sumie mogę też ładnie wymienić hetmany, zachowując pionka, ale może tak zagrać i skoczkiem się przerzucić. Zostawię pułapkę. Niech bije skoczka. Oczywiście nie może go zbić, ja chcę po prostu skoczkiem wyjść na C4, na C6, broniąc pionka. Na razie królem się nie muszę chyba mocno zajmować. Nie widzę po prostu ataku matowego. I przestawię sobie od razu skoczka. Jasne, że on może jakieś takie ruchy sobie aktywne zagrać. No może. No właśnie. Ten skoczek mój ma trochę ciasno. Może tak w sumie mu rzucić. Później i do króla się jakoś dobierać. To jest bardzo niebezpiecznie. Tak, tak, tak. Tutaj będzie wisiało. Dobra, D5. Nie ma się co długo zastanawiać. Goniec broni F6. D5 trzeba grać do centrum, żeby się dostać do króla. Czy ja ten ruch przewidziałem? Może nie do końca, ale mam też takie posunięcie. To znaczy ja też mogę tak, tylko pytanie co dalej tu. I nic nie widzę. A jak wrócę, to czy ja nie zdobywam materiału? Niech mi ktoś podpowie. B5 i co? No B5, tak? B5, 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 tu, tu, tu i figura zdobyta. Król w centrum ma też niebezpieczne horyzonty. Dobrze ja to powiedziałem? Horyzonty. Mam na myśli, że król jest w niebezpieczeństwie w pewnym momencie. Dobra, tak zagrał w sumie, okej. Okay. Jest to jakieś logiczne w sumie zagranie. Jakbym zagrał tu, bicie, bicie. Tutaj, to ja go tam matuję chyba, co? Tak, matuję go. Dlatego sobie mogę pozwolić na skoczek D4. Chyba, że on zagra tak. Zastanawiam się, czy ja tak zbyt ostro nie zagrywam. Bo tu mogą być też niebezpieczeństwa. No właśnie, bo jak skoczek ma teraz opcję skoczek F6, bo ja nie mogę hetmanem iść do niego, on raczej nie zbije, no to taka... Co? Strasznie źle gra. Chyba teraz tutaj zbijam. Nawet się nie muszę długo zastanawiać, dlatego że mam po prostu wjazd hetmanem. I koniec. Stracił tempo, zdecydowanie. No właśnie, panie Skorpion. Tak i wzięcie tu. Nie no, skoczek G1, żeby nie stracić tego skoczka. On też chyba nie ma co, tak musi zagrać. I co ja tutaj? On tak, groźba mata. Chwila, Krzysztof, pomyśl.
Aha, bo jest taka opcja, taka jednak. Niebezpiecznie. Może coś na huraj wejść hetmanem i tam już grozić matem. Teraz patrzę, czy tutaj nie ma opcji. Tak. Odejście skoczkiem. No właśnie, to są niebezpieczeństwa. Wieża F8 w ogóle może być też fajne, bo grozi tutaj mat. Tak zagramy. Tak zagramy, a jeszcze bronimy się przed ruchem skoczek F6 mocniej. Dokładnie, jest prosta groźba mata, więc trzeba to wykorzystać. Skoczek G5 nie może. Okej, super. Powinno to się wszystko zgadzać. Skoczkiem nie może, hetmanem ewentualnie może zagrać na D5. To wtedy co? To wtedy tak. Też się bronimy. Wieżą się zasłonił. Dobra, to chyba mogę tak zagrać. Tak, z czystym sumieniem chyba mogę teraz wybić. Poczekajcie, tak mogłem zagrać też, ale on chyba uciekał. Dużo właśnie jest liczenia. Król chyba miał tam jakieś ucieczki, mi się wydaje. Okej. Pytanie, czy tak? Skoczek bije. Tu. Czy to nie daje rady? Tak. Powinno dawać radę. Ryzyk, fizyk. Wydaje mi się, że przechodzi. Mogę się mylić, bo jeszcze tak. Ja trochę gram też pod presję czasu na niego. A jednak, zobaczcie, zagrał inaczej. Zagrał inaczej. Teraz tak, to chyba tutaj muszę. Dobra. Gramy tak i się bronimy. Już nie widzę matów, więc muszę obronić temat. Bierze D7, ok. Aha. Chwila, to chyba tak muszę. Jakiś taki ruch, co? To tutaj mam opcję. Ewentualnie taką na chwilę. Też jakiś szach, król ucieka niestety. Kurczę, skoczek nie jest w grze. Niedobrze. A jak zagram tu, on tu, a ja tu. Ale skomplikowana w ogóle. Co tu się dzieje? Tak pasywnie się bronić. Tutaj. Skoczek wjedzie. Wow. Co tu się wyrabia? Powiem wam szczerze, że. Poczekajcie, a jak tutaj. To on zbije, nie? Z szachem. Nie chcę tego. Krzysztof, ale żeś pokomplikował sobie pozycję. Oj, powiem wam szczerze, że trochę tutaj teraz jakbym spanikował, bo się robi bardzo groźnie. Król nie ma zaraz tutaj. Muszę próbować się obronić, tak? A zaraz tutaj mogę? Tu. Nie mogę. Tu. No właśnie. Tak. Nie wiem, czy to dobre. Skoczek D6. Ja wiem, że jest skoczek D6. Właśnie. Wiesz, i co z tego? Tutaj. Może być za mało jakiś szach teraz. Tu jak wymienię hetmany, to mi zbije tu dwie figury za wieżę, ale wieża daje radę. Orety, szach tu. Szach tu. Kurczę, i lipa. Lipa. Porobiło się gorąco. Taka pozycja, niesamowite. Czekajcie, tutaj szach, tu. A nie, to nie, jak dwie figury zawierzą, no ją przegraną. O rety. Amatorszczyzna. Dla jakiegoś szacha trzeba dać. On ucieknie po prostu.
Tutaj uciekł. To ciekawe. O rety, jak to zagrać? Szacha jakiegoś tędy. Bez sensu, no król na b3 pójdzie. No właśnie. A, nie wiem, tak. Szach. No mam przegraną. O, mam w topę, nie? Kurczę, no nie, no w topa. No ale na czas pewnie uda mi się wygrać. No tak, no. A, i takie wygrane nie są przy... Znaczy, no, no czas jest też elementem gry, ale powiem wam, że... Kurczę, no aż zobaczę szybko analizę, bo co tu się w ogóle wydarzyło, no. Dobra partia była. Taka chyba pod kontrolą. Zobaczcie cały czas. Tutaj. Skoczek G2, jakie proste bicie. Krzysztof. Zobaczcie, jaka prosta taktyka, bo wchodzę potem hetmanem na G4. Aj. No przeoczyłem takie proste rzeczy. Tutaj białe mają całkiem ok. Bicie. Szybko tak tylko zerkam. Bicie, tutaj wieża G3, dobrze. Czekajcie. Goniec H4 każe grać. Czyli wygrana jakaś tam się szykowała. Hetman G7. Prosty ruch. Nie widziałem. Bardzo prosty ruch. Hetman A2. Król E3, wieża G2. No tak, na konkrety. Tu coś przeoczyłem, hetman D1 przeoczyłem. Matowanko, no tak, tutaj przesadziłem. Znowu hetman G7, dałem szansę przeciwnikowi. Znowu wieża G1, skoczek G1, ale też ciekawe, hetman F7. Hetman F7 tutaj, moi drodzy, trzeba było grać. Hetman F7 i już jest akcja matowa praktycznie. No, ale to się łatwo mówi, jak się widzi silnik. Przesadziłem, hetman H3. Też było. No i tu już lipa. Skoczek H2. Kto by takie ruchy wymyślił? Masakra. Ha, grozi po prostu tutaj. Ajajaj. No to jest przegrana oczywiście, jak widać. Co, skoczek? Skoczek F3, tutaj opcja jest wejścia na D4, jak jest bicie na E2. Dobra. Moi drodzy, dziękuję wam za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zwariowane partie, ale 2-300 przełamane. Do zobaczenia.